Rondo na ulicy Krakowskiej? Większość kierowców twierdzi, że tymczasowe rozwiązanie na skrzyżowaniu ulicy Sikorskiego, Narutowicza i Krakowskiej zdaje egzamin. Ruch jest znacznie bardziej płynny i w godzinach szczytu sprawniej można się poruszać w tym miejscu. Przypomnijmy, że o planach budowy ronda na tym skrzyżowaniu mówi się od dawna. W ostatnim czasie wszelkie koncepcje w tej sprawie schowane zostały do szuflady. Wszystko wskazuje jednak na to, że temat szybko wróci do szerokiej dyskusji na temat organizacji ruchu w tym miejscu. Różnica względem tymczasowego rozwiązania polega na tym, że nowe rondo musiałoby być dwupasmowe. Obecnie kierowcy jeżdżą jednym pasem. Musi to być przede wszystkim rondo dwupasowe. Takich rond w Tarnowie mamy już kilka i te rozwiązania drogowe w pełni się sprawdzają. Tak więc no, ta formuła będzie obowiązywała wyłącznie na czas remontu tej ulicy. Na pewno rozwiązanie docelowe musi również uwzględniać najbliższy teren, który powinien być przecież zagospodarowywany. To mam tu na myśli teren Owintaru. Rozwiązanie tego skrzyżowania musi uwzględniać po prostu skomunikowanie terenu Owintaru. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Sikorskiego i Narutowicza może być kolejną inwestycją, która znacznie usprawniłaby ruch w Tarnowie. Trzeba przyznać, że ta forma sprawdza się. Wszystkim raczej uczestnikom ruchu drogowego udaje się w sposób bezproblemowy, szybki wjechać i opuścić to skrzyżowanie. Ale to jest rozwiązanie wyłącznie dostosowane do funkcjonowania ulicy Krakowskiej poprzez jedną jezdnię, na której odbywa się ruch w systemie dwukierunkowym. Pomysł wydaje się być tym bardziej słuszny, ponieważ to obecnie jeden z najbardziej zakorkowanych obszarów w mieście. Na pewno ten okres w tej chwili tego ronda tymczasowego będzie służył zbieraniu doświadczeń. Przede wszystkim są to wnioski dla inżyniera ruchu, od którego przecież zależy zawsze zatwierdzenie poszczególnych rozwiązań drogowych. Pytanie, czy miasto znajdzie na te inwestycje pieniądze? Jeśli tak, budowa ronda i tak raczej szybko nie ruszy. W tym roku mieszkańcy już uskarżają się na zbyt wiele remontów dróg w tym samym czasie. Pozostaje wierzyć, że rondo, które kierowcom przypadło do gustu, w końcu powstanie.